Papiery pozbierane, wszystko to jest. Klucze są wzięte z samochodu. No, także cześć, witajcie z tej strony Rolnicy. Witam was na kolejnym vlogu. Dzisiaj, jak widzicie, jest no, wczesna pora. Po obrządkach stwierdziłem, że pojadę busikiem, znaczy transporterem, Mercedesem, pożyczonym od chłopaków z Młotpola. Jadę po nowy nabytek, o którym mówiłem wam wcześniej, tam próbować się zgadywać, co to jest, co to będzie. No, szczerze, nikt nie trafił. Dowiecie się dopiero dziś na odcinku, co to jest tak naprawdę. Ja mam przed sobą jakieś 2-2,5 godziny drogi, zależy jak się pojedzie. Nie wiem, jak tam będzie z tym nagrywaniem, bo tam gościu się taki nie wydaje być taki miły jakiś, no ale to zobaczymy, jak dojedziemy. Także ja lecę jak najszybciej i widzimy się już pewnie na miejscu albo gdzieś tam bliżej trasy, bliżej drogi. Tam na miejsca całego. Także czałeczka. O, polska kraina to tutaj. Gdzieś chyba tutaj miało to być. Gdzieś gość mówił, że po prawej stronie, czy coś takiego. Będzie stał jakiś Ursus, pójdzie tam jakieś przyczepy, tam gdzieś jakiś klas, czy coś będzie stało. I czekajcie, coś tutaj, coś tam. Czekajcie, co, bo nie cofiemy, bo taka wieś jakaś dziwna. No, tam Ursus stoi, to jakaś przyczepka, tam druga, trzecia. O, tam jest klasik z kosiarką. Elegancko, staniemy tutaj z boku. Tak, staniemy. O, jeszcze może trochę domy. O, dobra. Wysiadniemy. Idziemy popatrzeć. Nie ten, nie potrafię. Nie, to wszystko ok, dobra. Ja idę popatrzeć, co tam jest. Czy to tutaj? Może to tutaj, nie wiem. Zaraz będę wołał, może kto mnie usłyszy. I widzimy się za chwilę. No więc tak, to jest tutaj. Tylko ten właściciel to jakiś taki trochę dziwny. I nie wiem, czy to się uda w ogóle co nagrać tu przy tym. Więc najwyżej wam później tylko pokażę, jakbym już kupił, albo do czego i doszło, to wam pokażę. To i jak, bo gość naprawdę jakiś dziwny, taki w ogóle widział, że kamerę niosę na głowie, będzie zdjąłem, to już miał problem. Więc zobaczymy, za chwilę gazał mi tu wjechać, więc wjadę. Może jeszcze zanim go nie ma, to wam pokażę chociaż. To tutaj ma ciekawego tak troszkę. Patrzcie, taka przyczepa Strautmana. Na jednej ośce. I jakaś autosanka chyba jeszcze. Odmalowana, wyryktowana, fajna. Tu jeszcze ma takiego, chyba na sprzedaż jest, nie wiem nawet. Tam jakiś klas stoi z kosiarą, bo to była krowiosz też. Tu jakieś przyczepa Martona i Ursus. Ale dobra, ja już ten. Ja wyłączam kamerę, chowię, bo zaraz przyjdzie i będzie opieprz. No, z gościem ciężko trochę się dogadać. Ale doszliśmy do wniosku i tak dalej. Dogadałem się, zobaczyłem co i jak. No i stwierdziłem, że tutaj tą Strautmankę warto wziąć. No, tam poszedł po jakieś papiery, po coś, to myślę, jeszcze wycinę kamerę, nagram, bo zaraz mi tu załaduje. Zapięliśmy już w ogóle do Ursusa. Zaraz załadujemy. Strautmanka 8-tonowa. Jeszcze plandeka gdzieś jest. Mami też idziemy, pójdziemy po nią, wrzucę potem tam na pakę. Bo do środka. Oto taka na jednej osi. Pierwszy miał być tandem, miała być większa 12. Gdzieś szukałem, ale nie mogłem znaleźć dobrej cenie, więc stwierdziłem, że 8 też mi styknie. Kiedyś jak ktoś to kupił jakąś na dwuośce. Na razie taka tandemka jest naprawdę. Znaczy taka jest mi naprawdę bardzo potrzebna. 8-tonowa i tak już jest lepsza niż moja stara autosanka. Będą we dwie działać spokojnie, bo teraz naprawdę tej przyczep potrzeba mi takiej. Nieduże pieniądze, bo to już było malowane też, bo to używane ze Szwajcarii przyjechało, czy skądś on to pomalował, ponaklejał nalepki, więc w sumie tanio. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować. No mam nadzieję, że no, tutaj tam sprawdzaliśmy numery, wszystko, niby powinno się zgadzać. To nie powinno być nic podrabiane, więc powinien to być oryginał, po prostu pomalowany, już wysłużony trochę, ale mówię, że wszystko ok, że będzie w porządku, że to. Też nie chciałem tam przy nim nagrywać, no bo wiecie, jak miał takie ale, no to myślę, no nie dogadamy się. Zaraz załadujemy na lawetę jakoś i później jadę szybko do domu, bo jeszcze myślę dziś, żeby coś nią powywozić obornika, no bo kurde, nowa przyczepa, no ale trzeba to porobić, no bo chłopaki już tam chcą mi przerabiać wszystko, też te krowy muszę jeszcze dziś przewieźć, muszę obrócić dżoniakiem tam na masarnię, tam oni mają taką przyczepę do przewozu. I będzie trzeba właśnie przewozić krowy na pastwisko, także to też później zobaczycie w ogóle. No i tutaj jeszcze co ma syp, taki fajny, kiprowanie prawo, lewo, tył. Tutaj mamy właśnie sotki,
Amulet jest, światła działają. Przedtem próbowaliśmy, kiprowało wszystko elegancko, także moim zdaniem będzie to działać. No. Dobra, ja czekam na niego, chowam kamerę i widzimy się już pewnie w drodze do domu. Przyczepkę udało się załadować. Jako tako tam założyliśmy klina pod koła. Spięliśmy ją trochę tam pasami. Tam widać, tam z drugiej strony też jest przez oś chycona. No i ja wsiadam szybko, włączam koguty, jeszcze też włączę i lecę z przyczepą do domu jak najszybciej. Ładować obornik i wozić, także będziecie mieć dziś naprawdę ciekawy vlog. No, udało się dogadać, jeszcze wydargowałem na paliwo 200 zł, więc jest dobrze. Jakaś duża cena nie była tą przyczepę, co mnie cieszy. No udało się taką, no fajnie gdyby była dwunastka i na dwóch osiach, no to byłaby trochę większa. Ale nie ma co narzekać, i tak jest super przyczepa moim zdaniem. Jesteśmy w domu. Gasimy busa. Jeszcze byłem, a byłem go jeszcze, bo porozkładałem sobie już te najazdy, wszystko. No i byłem jeszcze z gaszek, bo już odpalony chodził na chwilę, niech se pochodzi. No i przyczepka, a jeszcze koguty chodzą, a to potem je wyłączymy. Te stroboskopy tutaj, zaraz podepniemy ją do zetora na razie, sprowadzimy zetorem. Bo nadwira mi się nie chce wyciągać z tego, z garażu, to zetorem tyle podjedziemy. Na przyczepa naprawdę moim zdaniem trafiony zakup. Zobaczymy jak to będzie chodziło. Nawet zaraz ją pójdę, tylko zjem coś. I jeszcze pierwsze krowy wywieziemy na pastwisko. Pierwsze skoczę po przyczepę do przewozu krów. I no, skoczę po przyczepę do przewozu krów. I przywieziemy na pastwisko, że wam pastwisko pokażę. Powoli sprowadzimy przyczepę. Zatorem też to wygląda. No, zator może mieć ciężko z nią, ale może nie będzie źle. No, też na szerokich klaczkach to dużo lepiej się będzie prowadzić, jakby nie patrzeć. Moim zdaniem, czekajcie, objedziemy sobie naokoło zatorem. No, będzie się na pewno dużo lepiej prowadzić i więcej będzie można nakłaść. Mam nadzieję, że nie będzie też tak siadać ta przyczepa, jeśli byłoby gdzieś miękko, nie? Tam już kosiarka też wyciągnięta, już wszystko tak powoli szykujemy do tych sianokosów. No miejmy nadzieję, że to za niedługo zaczniemy. Przejedziemy tutaj, ustawimy się na razie. Dobra. Tak, o. Cyk. Dobra, gasimy zatora. Wysiadamy. No i tak się prezentuje oto nasz nowy nabytek. Moim zdaniem mega sprzęt. Przyczepa będzie robić robotę konkretnie. No to co, ja biorę się, odwiozłem chłopakom tego busa. No także już więcej może nie kładziemy. Zatora nas zgasimy. Wejdziemy w dżoniaka. Ładnie, pięknie. I ruszamy. Lecimy w woźniu, jedziemy tylnymi drogami, żeby nie wyjeżdżać tam na asfalt, tam na główną koło kościoła, nie nanosić błota. Więc lecimy tędy tu. Widzicie, po prawo zasiana koniczyna moja. Gdzie zobaczymy, co z tej koniczyny będzie. Też dobrze by było właśnie w kiszonkę zrobić, nie? Belki porobimy z tego, z koniczyny. Moim zdaniem dobry pokarm dla krów. Powiem wam, że przyjemnie się jedzie z tą przyczepą. Czuję, że jest ciężar na niej, tego obornika, ale przyjemnie się prowadzi, bo te koła są szerokie i moim zdaniem to jest plus, bo nie będzie tak siadać ta przyczepa nigdzie, jakby na wąskich była. No, korzeń nie był duży jej, bo to ja mówiłem wcześniej, że była malowana i tak dalej. I mam nadzieję, że jest wszystko z nią ok, że nie przyjdzie komornik mi jej czasem nie weźmie. Więc to tam na luzie. No i co, ja jadę. Jeszcze parę takich ujęć wam ponagrywam, wrzucę wam tutaj potem tego wożenia i później wam jeszcze pokażę na samym końcu pewnie to pastwisko wieczór. No bo do wieczora chciałbym już krowy przewieźć wszystko, bo chłopaki chcieliby się brać za rozbiórkę do tego wszystkiego już u mnie na gospodarstwie, także teraz to będzie przerypane, bo tu rozbiórki to wszystko, a ja sianokosy będę robił niedługo, więc no zatracenie głowy normalnie, bo tyle tej roboty, ale jakoś myślę, że damy rady, że potem już po żniwach, po wszystkim już będzie można se usiąść, zobaczyć na to wszystko, co było zrobione pięknie i się cieszyć. No, także my już jesteśmy na miejscu i teraz 3, 2, 1. Dam
Jest oto takie pastwisko, wyskoczę sobie tu na belki, żebyście widzieli. Krewy się już pasą. Troszkę inaczej było niż ja chciałem. Na początku w ogóle planowałem inaczej to pastwisko zrobić, ale firma mi zaproponowała tak. Wyszło to i taniej, i lepiej, i no, na plus bardziej. Ogólnie tu John Deere z Joskinem. Ale ta Joskinka to nie jest moja, to jest tam z firmy, co mają. Opłatki mi pożyczyli, zaraz jadę odwieźć, bo już ostatnią partię krów przywiozłem. Też nie nagrywałem do wam tego, bo tam mi łacina leciała, jak wprowadzałem krowy do tej przyczepy, to nie było łatwe. No więc tak, jak to wygląda pokrótce? Tam mały paśnik, do którego wsypuję, no teraz obecnie kukurydzy, jeszcze mam no to kukurydzy, im tu przywiozę, to wsypię dookoła, tam siano się im da, belkę się wrzuci, teraz też pootwieram, powrzucam im. Tu im zrobiłem takie z rury tu wyciąłem, zrobiłem taką poidło. Tutaj przywożę mleko, wodę przywożę tutaj, także mogą pić. Tutaj jest zrobione na razie to tak, że tu jest wiata, która teraz krowy jest dobrze, nie potrzebują, żeby się schować na razie, więc na razie to jest tak zrobione, że tu trzymam szczepę z kukurydzą. Już kukurydzy jest, bo już przywiozłem. Ale tutaj tak, to co odgrodzimy, przeniesiemy tu, tą stronę otworzymy na to i krowy mogą tu bez problemu wchodzić pod wiatę, już mają schronienie przed deszczem i tak dalej, także to nie ma problemu. Najmniejszego, także też to fajnie chłopakom wyszło. Tu też belki już poprzywoziłem z domu, żeby, no, żeby tutaj je karmić. A jeśli chodzi o udój, no to będę przyjeżdżał z beczką. Taką niedużą beczkę udało mi się pozyskać. Pomalowałem, zrobiłem taki wózek i właśnie będę sam mleko tu przyjeżdżał. One je, też będę na przykład sobie tutaj otwierał, zganiał i tu będę je powoli doił. Także pomysł moim zdaniem fajny. Takie pastwisko było no nagłym potrzebną rzeczą do zrobienia, no bo jak wiecie, ja chcę teraz tam przebudowę na gospodarstwie, no i też uborę trzeba rozbudować, przebudować. Praktycznie nie wiem, czy też nie będzie ona wyburzona całkiem, ale to już zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na razie to tutaj krowy muszą sobie poradzić, no chodzą sobie, pasą się, także no, im to nie przeszkadza, na pewno mają dobrze, bo mają trawę. Jakby trzeba, jakby tu im było mało miejsca, no to zawsze można odgrodzić to i przejść dalej, tak, bo to łąka jest cała moja. No także moim zdaniem fajny pomysł, ja biorę się teraz odwieźć tą przyczepę, przymknę tutaj i jadę po przyczepę zapinać i wozić obornik. Także widzimy się przy włożeniu obornika, no i co tam jeszcze dalej będzie trzeba robić, to będziemy coś działać. Dobra, John jest już spięty z prasą, bo pewnie będzie potrzebne, za niedługo będziemy prasować, bo trzeba jechać na usługi już. Już dzwonią chłopaki, że tam już będą kosić, będą to robić, to już John Deere spięty z prasą, nawet nie zamknę teraz wrota. Zaś obciążnik jest, dobra, to potem się to ogarnie. No udało się dziś obornik wywieźć, udało się krowy przewieźć, udało się potem szczepę przejechać, w ogóle udało się dużo roboty dziś zrobić, co mnie bardzo cieszy. Teraz lecę się umyć, ogarnąć się, bo już cały ten dzień to już mam dość tej roboty. Trzeba iść jeszcze co na komputerze, posprawdzać jakie faktury, popłacić i tak dalej. No i co, i to chyba na tyle, ja wam się spodoba vlog, jak napiszcie, co uważacie o zakupie właśnie tej przyczepy, czy to było dobre posunięcie, czy nie. No i jak wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i no chyba tyle. Także trzymajcie się. Cześć.